Czy popierasz likwidację bariery na granicy z Republiką Białorusi? Tak brzmi czwarte pytanie, które padnie w październikowym referendum. Polacy odpowiedzą też na pytania w sprawie wyprzedaży majątku narodowego, emerytur oraz nielegalnej imigracji. Pierwsze pytanie październikowego referendum to jest pytanie o zgodę na wyprzedaż polskiego majątku. Narodowego. Drugie dotyczy emerytur. Macie prawo decydować o tym, czy ten wiek emerytalny, który jest w tej chwili, powinien pozostać, czy też nie? Trzecie pytanie, zapowiadane od dawna, to temat unijnego mechanizmu przymusowej relokacji migrantów. Czy to my mamy być gospodarzami we własnym domu, czy kto inny? Ma nam tutaj zainstalować swoją politykę. Multikultik. I wreszcie ostatnie, czwarte pytanie, także dotyczy migrantów, ale w kontekście bezpieczeństwa naszej granicy. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Zapora na granicy z Białorusią powstała po hybrydowych atakach w drugiej połowie 2021 roku. Nielegalni migranci z Bliskiego Wschodu i Afryki pod dyktando Łukaszenki próbowali siłowo przekroczyć naszą granicę. Pytanie w referendum o znaczenie zapory jest odpowiedzią na wypowiedzi polityków opozycji na czele z szefem Platformy Donaldem Tuskiem. Ja mówię o tym bardzo wprost. Oni nie chcą zbudować żadnego muru. Kiedyś będzie rozebrany. W ostatnich dniach media donosiły, że pytania referendalne mogą dotyczyć m.in. tematu reparacji od Niemiec lub prywatyzacji lasów. Rządzący uznali jednak, że Polacy muszą wypowiedzieć się na temat zapory na granicy. Jeśli. Władze miałby przejąć Donald Tusk. To możemy być pewni, że ta bariera zostanie zlikwidowana, podkreśla minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Referendum odbędzie się 15 października w dniu wyborów parlamentarnych. To rzeczywiście jest pewna szansa na dobrą frekwencję. Podkreśla socjolog dr Jerzy Żurko: Na pięć przeprowadzonych dotąd referendów tylko jedno w sprawie wejścia do Unii Europejskiej było wiążące. Wówczas frekwencja przekroczyła 50%. W pozostałych przypadkach wymagana połowa uprawnionych do głosowania nie poszła oddać głosu. Ludzie y, nie wierzą w to, że y, będzie jakiś pozytywny rezultat. Y, ich, ich głosowania w ramach ref, procedury referendalnej. Opozycja krytykuje pomysł z jesiennym referendum od dnia, kiedy padła propozycja jego przeprowadzenia. To stanowisko się nie zmienia. Lewica będzie nawoływała do bojkotowania tego referendum. Co do pytań o tym referendum, tak naprawdę nawet nie powinniśmy ich komentować. Zjednoczona prawica przekonuje, że opozycja boi się referendum, bo głos Polaków zablokuje szkodliwe dla Polski zmiany. Jeżeli zostaną spełnione ustawowe warunki, a więc ten udział frekwencyjny 50%, to referendum ma wiążący charakter. Wskazuje wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Pytaniami referendalnymi na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu zajmie się Sejm.